Cześć, dzisiaj zapraszam Was na odcinek, gdzie poświęcę tematykę strasznym, upiornym miejscom w Leeuwarden i to wszystko oczywiście będzie związane z duchami, więzieniem i mrocznymi tajemnicami. Zapraszam Was serdecznie do nowej serii, gdzie będę starał się odszukiwać miejsca, w których straszy pogromca duchów Łukasz Przelaskowski w akcji. Zapraszam do odcinka. Nie zapomnijcie zostawić lajków, subów, komentarzy i udostępnić, jeśli Wam się podoba dalej. Wszystko to na moim kanale YouTube Okiem Pisarza. Zapraszam serdecznie. Miłego oglądania. Jestem już w Groningen. Najpierw pojechałem rowerem 6 km do stacji Bayland z domu, a pociągiem z Bayland wybrałem do Groningen. Z Groningen jadę do Leeuwarden. Pociągi we Fryzji, ponieważ miasto Leeuwarden jest taką stolicą Fryzji. Mają już taką, widać, inną formę koloru, charakterystyczną. Arriva firma. No i tutaj muszę się odbić jeszcze na takim specjalnym urządzeniu. To są do Groningen, Drenthe i dalej po Holandii, a Fryzja ma już swoje inne czytniki do odbijania się, no więc trzeba się odbić. Cześć, jestem w drodze do Leeuwarden, które jest stolicą prowincji Fryzji, północnej części Holandii. Charakteryzuje się wyjątkowo odmiennym językiem, kulturą, zwyczajami, ale oczywiście jest to piękne, urokliwe miejsce, jak i cała prowincja. Dlaczego tam jadę? Ponieważ tam mieści się więzienie, byłe więzienie, w którym straszy do tego stopnia, że wezwane Stowarzyszenie Pogromców Duchów Niderlandzkie z 2009 roku akcja przyjechało i stwierdziło z jej przedstawicielem, że jest na tyle strasznie, że po prostu trzeba byłoby wezwać egzorcystów. Ile w tym procent prawdy? Czy rzeczywiście tam tak straszy? Jak to miejsce wygląda w rzeczywistości obecnie? Zobaczymy. Zapraszam do przygody. W pociągu, w którym siedzę, jest coś charakterystycznego, co nie da się nie zauważyć, a jest to urządzenie, które może pomóc osobom w wezwaniu o pomoc, SOS. To ciekawe, że coś takiego znalazło się w tym pociągu, ponieważ nie widzę tu jakiejś formy, myślę, zagrożeń, ale jeżeli to jest, to znaczy, że chyba musiało albo może zdarzać się na tej trasie potrzeba taka, aby wzywać pomoc. I to, co jest taką dla mnie formą zastanowienia, dla innych może być też informacją, na przykład w formie znaku ostrzegawczego. Czy to jest jakiś znak informujący o tym, że ostrzega mnie przed miejscem, do którego zmierzam, w którym ponoć straszy? Czy wierzyć w takie przesądy? To jest zastanawiające. Co sądzicie o takich przepowiedniach? Najciekawsze jest to, że to nie jedyna forma takiej wezwania pomocy po tej stronie pociągu, ponieważ zaraz po drugiej stronie pociągu jest kolejne. Fryzja, jak i cały teren północnej Holandii, Groningen, Drenthe, to potężne przestrzenie, gdzie odległość pomiędzy już farmerami, o czym wspominałem w poprzednim materiale, w tym przypadku 9 lat niewoli w sekcie Mona, sprawia, że osoby żyją często w odosobnieniu, nie wiadomo, co tam się dzieje u nich w domach, a mentalność Holendrów, czy też osób z Fryzji, jest taka, że nie próbują interweniować, dowiadywać się coś na siłę, u kogo dzieje, czego dowodem na przykład są jeszcze w miastach widoczne często okna, które nie mają firanek, zasłon. To jest inna mentalność, to jest inna kultura. Po prostu nie zaglądają komuś do okna czy do domów, jeżeli nie ma takiej jakiejś konkretnej potrzeby czy sytuacji. I troszkę ta taka odosobnienie, ta mentalność jest dla innych zaskakująca, a dla innych jest po prostu czymś normalnym w życiu codziennym i trzeba to uszanować. Ale zdecydowanie warto tu przyjechać i odwiedzić te miejsce, zobaczyć te piękne tereny pełne nie tylko atrakcji turystycznych, ale również zwierząt, ponieważ Fryzja, chociażby i Drenthe czy Groningen słyną z zamiłowania do koni. Podłoże -1, -2 stopnie, ja jestem w mieście Leeuwarden w północnej części Holandii, Fryzji. Za mną charakterystyczne dwie głowy kobiety i mężczyzny zwrócone w swoją stronę, które witają wszystkich turystów, osoby, które tu przyjeżdżają i wychodzą ze stacji z pociągu. Zmierzam w kierunku mojego głównego celu, czyli Centrum Kultury, byłego więzienia, gdzie ponoć straszy. Czy to prawda? Zobaczymy. Projekt dwóch rzeźb nosi tytuł Miłość i jest autorstwem światowej sławy rzeźbiarza Jaume Plensa. Składa się z dwóch 7-metrowych białych rzeźb przedstawiających chłopca i dziewczynkę. Wygląda na to, że patrzą na siebie, ale ich oczy są zamknięte. Wyraz twarzy dzieci jest spokojny. Wokół nich unosi się 2-metrowa chmura mgły, w której możemy się poruszać. Marzą, mówi Plensa. Dla dzieci przyszłość jest marzeniem pełnym obietnic. Hiszpański artysta zainspirował się do stworzenia fontanny mgły, gdy wcześniej rano zobaczył mgłę nad polami fryzyjskimi. We Fryzji, powiedział, woda pochodzi z ziemi. Podobnie i mnie. Prowincje Drenthe, Groningen oraz Fryzja zauroczyły swoim pięknem natury. Ale nie tylko. Zacząłem studiować historię lokalnych legend. Jedną z nich jest historia Witte Wieven, co oznacza w tłumaczeniu na język polski białe kobiety. Warto więcej powiedzieć tutaj coś na ten temat, ponieważ idealnie współgra to z wszystkim, co chcę przedstawić w tym materiale filmowym. W północnej i wschodniej Holandii plamy mgły lub brzegi mgły nazywane są również Witte Wieven. Zgodnie z tradycją, Witte Wieven prawie zawsze ubrane są na biało lub brudną biel, co wyjaśniałoby ich nazwę. Białe kobiety były postrzegane głównie zawsze jako duchy czarownic lub inne kobiety, które uczyniły zło. Oprócz dolmenów, dolmeny to megalityczna komora grobowa z neolitu, która składa się z co najmniej 3, ale często więcej, stojących kamieni podporowych, przykrytych jednym lub większą liczbą kamieni osłonowych. O nich opowiem w osobnym materiale, w którym pojawi się również wątek dotyczący mamutów, ponieważ takich dolmenów w rejonie Drenthe i Groningen znajduje się bardzo wiele. A więc oprócz dolmenów białe kobiety zamieszkiwały małe wzgórza i kopce. Tam miały wejście do swoich jaskiń. W nocy wyłaniały się powoli, unosząc na wodzie. Tutaj trzeba zauważyć, że w legendach Overijssel, która jest niderlandzką prowincją leżącą na południe od Drenthe, Witte Wieven to wróżki, pojawiające się jako białe mgły na wrzosowiskach i bagnach. Oszukują ludzi, aby podążali za nimi, w wyniku czego ci ludzie znikają na zawsze. Może to być złagodzona na przestrzeni wieków wersja tematu białych kobiet jako zwiastunek śmierci. Witte Wieven jest również tłumaczona jako mądre kobiety na obszarze niemieckojęzycznym. Są one kojarzone z Wolwą. Wolwa posiadała wiedzę, umiejętności w zakresie praktyk obejmujących szamanizm, czary, proroctwa i inne formy magii. W Holandii legendy o białych Wieven występują głównie we wschodnich i w północnych Niderlandach, ale białe Wieven znane są niemal w całej Europie. Na przykład we Francji nazywa się je białymi damami blanches, czyli damami blanches. A ja znajduję się obecnie, jak widzicie, przed Blokhuispoort. Jest to byłe więzienie, a obecnie Centrum Kultury w Leeuwarden. Dlaczego znajduje się w tym miejscu? Ponieważ w tym miejscu dochodzi do ekstremalnych sytuacji, które określa się paranormalnymi, a w tym przypadku podobno duchami. W 2009 roku doszło do tak mocnych zdarzeń, że wezwano specjalne stowarzyszenie, organizacje, które tutaj przyjechało sprawdzić, co się dzieje. Stwierdziło, że tu jest tak strasznie, że trzeba było wezwać już egzorcystów. Zacznijmy od początku. Co oznacza słowo blockhouse i czym też jest taki obiekt? Block oznacza blokadę, a house dom, czyli dom, który miał za zadanie blokować. Jest to niewielka wojskowa ufortyfikowana budowla pełniąca funkcję schronu bojowego ze strzelnicami, służąca jako ostateczny punkt oporu. Budowano go m.in. wewnątrz redut i lunet. Stosowany był do ochrony mostów, tuneli, przejść i innych ważnych punktów strategicznych. Samodzielne blockhouse'y były również wykorzystywane w terenach słabo zaludnionych, szczególnie w czasie wojen kolonialnych. Blokhuispoort w Leeuwarden to kompleks budynków, który do grudnia 2007 roku służył jako ośrodek detencyjny, czyli pełnił funkcję aresztu tymczasowego. Obecny budynek powstał w drugiej połowie XIX wieku na miejscu więzienia, które istniało około 1500 roku. Blokhuispoort znajduje się w południowo-wschodnim narożniku starego centrum miasta. W 1498 roku władca saksoński, książę Albrecht z Saksonii, otrzymał władzę nad holenderską prowincją Fryzja od Maksymiliana I, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ze względu na utrzymujące się niebezpieczeństwo wokół miasta oraz grożące ataki i grabieże, książę podjął decyzję o budowie fortu. Po 1564 roku zostały dobudowane piekarnia, prochownia, rzeźnia, młyn konny. Po 1580 roku blockhouse został przekształcony w areszt dla sądu fryzyjskiego. Do zachodniej elewacji dobudowano rusztowanie, a przed domem umieszczono szubienicę dla celów wojskowych. Także śmiało możemy powiedzieć, że już po 1580 roku otoczony wodą obiekt przypominający zamek służył jako więzienie. Wielkie uznanie należy skierować dla osoby Eekhoffa, dzięki któremu zachowały się XVII-wieczne plany miasta i wiele innych cennych informacji. Kim była ta osoba? W 1838 roku Eekhoff został mianowany na pierwszego archiwistę miejskiego w Holandii. Oprócz swojego archiwum Eekhoff prowadził także księgarnię i małe wydawnictwo. Po otrzymaniu nagrody za dzieło, które napisał w wieku 20 lat, zaczął samodzielnie publikować swoje książki. Dzięki jego pracy detektywistycznej wyszło na jaw, że Saskia van Ullenburg była żoną holenderskiego malarza Rembrandta, wzorem dla jego wielu ważnych dzieł. Nie była córką rolnika z wioski pod Amsterdamem, ale dzieckiem burmistrza Leeuwarden. Poszukiwanie badań historii rodziny i przeszłości można byłoby dzisiaj podpiąć pod takie badania genealogiczne. Wopke Eekhoff w swoim historycznym opisie Leeuwarden podaje, że w 1783 roku całkowicie odnowiono starą fasadę zachodnią, nakładając nową, piękną warstwę na wzór toskański. Na nim umieszczono herb prowincji trzymany przez dwa lwy. Odnowiono także bramę główną w murze od strony północnej i wyposażono ją w obraz sprawiedliwości. Budynek przeszedł także niezbędne zmiany wewnętrzne, aby lepiej dostosować się do nowego przeznaczenia. Budynek wyposażony był w 14 cel, 10 pokoi, sień i salonów, z których najważniejszym był De Herenzaal, sala egzaminacyjna. Ponadto zaadaptowano takie pomieszczenia jak katownia, w której znajdowały się zużyte stojaki i akcesoria, pokój przepraszam, w którym skazani na karę śmierci spędzali ostatnie godziny życia, więzienie cywilne, zwane także pomieszczeniem zakładników, pokój studencki, rozbieralnia i Gesellsaal, coś jakby sala gęsi. Przez długi czas z sufitu Gesellsaal zwisał wypchany krokodyl, którego podobno znaleziono kiedyś na wybrzeżu Fryzji. Pomieszczenie w fasadzie zachodniej zapewniało dostęp do zamkniętego rusztowania, na którym dokonywano wyroków w rozumieniu ćwiczeń sądowych Trybunału Sprawiedliwości. W 1754 roku zbudowano Krajowy Dom Dyscyplinarno-Przygotowawczy w miejscu, w którym wcześniej nastąpił pożar, podczas którego zginęło 5 osób, a 12 więźniom udało się uciec. Budynek odbudowano 2 lata później. W 1824 roku sam Het Blockhouse został odnowiony, wyposażony na mieszkania dla komendanta więzienia. Ostatecznie rozebrano go w 1870 roku, postanowiono o utworzeniu więzienia stanowego. Do 1971 roku obok wejścia do więzienia przy Blokhuisplein stał dawny szpital miejski. kolejnych latach starano się zastanowić, co można jeszcze zrobić z tym miejscem, z tym budynkiem, i samo przebudowanie tego punktu na kolejne lata funkcjonowania więzienia wyniosłoby ponad 15 milionów euro, dlatego zrezygnowano z tego i przebudowano na Centrum Kultury, w którym znalazło ponad 130 firm swoje miejsca do promocji, reklamy. Znajduje się tu również biblioteka, więc miło spędzać można czas. Oczywiście funkcjonuje tutaj też możliwość zwiedzania tego kompleksu z przewodnikiem, dowiedzenia się więcej o historii tego miejsca na przestrzeni 500 lat, więc bardzo piękna historia, która stanowi też pamiątkę promocji dla miasta Leeuwarden. Sprawdźmy zatem, czy są tu jakieś duchy i co sądzą o tym miejscu osoby, które tutaj mają swoje firmy, działalności, czy spotykają się z jakimiś charakterystycznymi znakami, które świadczyłyby o tożsamości bycia tutaj jakichś zaświatów. Sprawdzimy, czy tak jak piszą na portalach, pojawiają się tu jakieś cienie, charakterystyczne zmiany temperatury, gdzie trudno będzie ją wyczuć, ponieważ na dworze obecnie mamy 8 stycznia 2024 roku, jest temperatura ponad -2, -3 stopnie, gdzie naprawdę mam ciepłe rękawiczki, które stanowią mocną pomoc w tym niezmarznięciu. Ale mimo wszystko, jak widzicie, osoby wchodzą, wychodzą, korzystają obecnie z tego miejsca, nikt nie ucieka, nikt nie krzyczy, więc chyba nie jest tak źle, chyba że dopiero zaczyna się dziać po północy albo po zachodzie słońca. Sprawdźmy. Wszedłem do jednego z pomieszczeń i od razu zwrócę uwagę, że na początku, jak nagrywałem materiał, to włączając czy aparat, czy kamerę, miałem strasznie rozświetlone na biało, takie żółto wszystko, że po prostu zastanawiałem się, skąd się to wzięło. No bo przecież wcześniej nie miałem takich problemów technicznych i za każdym razem musiałem wyłączyć zupełnie kamerę i włączyć jeszcze raz, i dopiero przywracał się obraz. Czy to było związane z jakimiś działaniami czegoś magicznego, czegoś duchowego, jakiejś energii, która funkcjonuje w tym miejscu? Nie wiem, zdarzyło mi się to pierwszy raz. A teraz jestem w środku. Są tutaj różne pomieszczenia, z których korzystają firmy. Oczywiście różne firmy, organizacje. Jedną z nich jest m.in. tutaj widzimy coś, co mnie jak najbardziej interesuje. Film Studio. Studio filmowe. Można byłoby się ich spytać, zastanowić, co sądzą na temat tego wszystkiego. Sprawdzimy. Ja na razie może ściągnę czapkę, chociaż moje włosy mają mały bałagan. Zobaczymy, czy uda się zapytać osób w tym miejscach, co sądzą o duchach. Oj. Grendel Games. Myślę, że to może będzie też związane z jakąś formą pomysłu nad moim planowanym celem stworzenia gry mojej książki Przygody Borwala, The Adventures of Borwa. No bo przecież taki był cel, wydać polską wersję, angielską i zabrać się za stworzenie gry i filmu. A więc może życie tak układa wszystkie znaki, że prowadzi mnie do studia filmowego, które tworzy gry, bo przecież trzeba umieć czytać znaki, które się pojawiają. Jeżeli tak jest, to zapowiadałoby się wyśmienicie. No, jestem ciekaw. Podejdę i spytam się. Może dowiem się coś ciekawego. Jak to funkcjonuje? Na jakich zasadach? Sprawdźmy. I co jest ciekawe, spotkałem się z przedstawicielem tej firmy, która tworzy gry. Nazywa się firma Grendel Games. Pan powiedział, że porozmawialiśmy sobie na temat mojego pomysłu na grę w oparciu o moją książkę. Zapytałem się, ile gier stworzyli, jakie są mniej więcej koszty. I zdecydowanie jest to potężna firma, która zdaje sobie sprawę z zasad funkcjonowania tego rynku, ma doświadczenie. Koszty są przepotężne. Zaczynają się od 50 000 euro wzwyż do milionów. Dalej kwestia jest taka, że oczywiście zależy, powiedział, jaka gra miałaby być, jaki scenariusz miałby być stworzony w oparciu o tę grę, jaka forma, więc jest wiele szczegółów, które wymagałoby omówić, ale daje to już mi do myślenia, jak mam myśleć o tym, aby zrealizować grę na podstawie mojej książki, czyli The Adventures of Borval bądź Przygody Borwara. I teraz no, jest to super, że to miejsce daje mi takiego kopa, czyli energię, motywację, inspirację do tego, żeby dalej walczyć o swoją formę marzeń, celów i między innymi stworzenie gry na podstawie książki. Ale dzisiaj jestem tutaj też po to, aby dowiedzieć się coś więcej na temat duchów, czy są, czy nie ma. Pan powiedział, pan wie pan, czyli przedstawiciel, może jest właścicielem, tego nie wiem, firmy, zaproponował mi, żeby podejść do biblioteki, ponieważ tam znajdują się miejsca, w których wcześniej skazywano osoby. No i co byłoby też ciekawsze, jedna z osób z rodziny, jego żona ma osobę z rodziny, która jest powiązana z tym miejscem, też tutaj pracuje, więc niedaleko pada jabłko jabłoni, wszyscy są gdzieś ze sobą powiązani. No i dobrze, w jaki sposób jest to dobra też, myślę, mam nadzieję w przyszłości może opinia dla mnie, jeśli oczywiście materiał się wam spodoba. Schody są wąskie, krat tutaj nie brakuje, pozostałości w byłym więziennictwie, więc jakieś takie symbole, znaki. Charakterystyczne centra kultury, organizacji mają to do siebie, że mają wiele różnych oznakowań, czy to na podłodze z podpisami, gdzie coś się znajduje, czy jakichś takich ciekawych cytatów, czy po prostu oznakowań na ścianach, bo tego jest naprawdę tutaj dużo, można byłoby zbłądzić. Myślę, że na pewno coś jest na rzecz, jeśli chodzi o to miejsce i nie bez powodu tutaj się pojawiłem i jestem. Okej. Dlatego nie kontynuowano przebudowy tego miejsca na użyteczność więziennictwa, ponieważ nie spełniało przepisów przeciwpożarowych, które wymagałoby wprowadzić w bardzo dużych formach przebudowy i tym samym kosztach. Jak widzicie za mną, są tutaj pewne węże przeciwpożarowe, a więc są stosowane systemy przeciwpożarowe, no ale widać jeszcze mocniejsze, jeszcze jakieś droższe po prostu musiały być w takim przybudowie, gdyby ten budynek miał być dalej budynkiem spełniającym formę więziennictwa. Myślę, że to jest dużo lepiej, jeżeli tutaj mamy organizacje, firmy, które mogą świadczyć swoje usługi, no i tym samym stwarzać biznes, promocję, dawać szansę zarobek dla innych. Ja wchodzę do góry po schodach. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Na razie nie spotkałem żadnych duchów, ani oznak, które by świadczyły o tym, że są tutaj jakieś paranormalne zjawiska, żadnego bycia, cieni, zimna, którego nie przenikało, ale jeśli pojawi się jakaś charakterystyczna forma na tym materiale filmowym i dopatrzycie się, czego ja się mogę nie dopatrzyć, to koniecznie napiszcie w komentarzu, dajcie znać. Ja idę dalej, jestem już na chwileczkę. Nie wiem, czy można powiedzieć, jak widać pozostałe jeszcze ślady po więziennictwie w postaci krat, a więc pewien mrok takiego uroku tego miejsca pozostaje. Jestem już na ostatnim piętrze, przynajmniej tej części skrzydła, ponieważ jak powiedziałem, jest tutaj ponad 130 firm i organizacji, potężna przestrzeń i jest to za każdym razem jakieś nowe wrażenie. Widzicie za mną obraz, jakieś takie reklamy promocyjne firmy, które tutaj się znajdują. Wszystko jest ponumerowane, oznaczone, opisane, ale to nie znaczy, że za każdym razem muszę wszystko analizować i wszędzie się spotykać z każdym. Ale idę, zapisuję, nagrywam sobie to dalej, zobaczymy. Osoby sobie siedzą, rozmawiają w środku, zastanawiają się nad swoimi projektami, planami. Nikt nie stoi przy taśmie, przy fabryce, przy jakichś magazynach, gdzie trzeba coś dźwigać, nosić. Czyli jest to ewidentnie miejsce, gdzie swoją wiedzę, doświadczenie, energię pożytkujemy poprzez to, co mamy w głowie i jaką mamy formę wykształcenia czy też doświadczenia, ewentualnie przekładając na siłę twórczą, artystyczną naszych rąk i innych, czy też oczu, jeżeli są tutaj fotografowie, strony komputerowej, tak, więc zupełnie inna też grupa osób, z którymi można rozmawiać na innym zupełnie poziomie. Jak będą reagować w przypadku na moje hasło, kiedy szukam duchów? Zobaczymy. Film studio. Idę zatem spytać się do filmu studiowego, jaka byłaby zasada realizacji na przykład może filmu w oparciu o moją książkę. Czemu nie? Okej, w tym skrzydle za mną nie znalazłem żadnych duchów, ale porozmawiałem z dwoma firmami. Jedna jest to firma, która zajmuje się grami, a druga firma jest to, która zajmuje się produkcją filmów, między innymi promocyjnych. Mają już doświadczenie z produkcją filmów, między innymi dla pisarza, który napisał książkę dla dzieci, więc mam ciekawe rozmowy. I powiedzieli mi, że od 10 lat nie mieli do czynienia z żadnymi duchami, siłami, ani żadnymi innymi znakami, które by świadczyły o tym, żeby tutaj coś się działo, ale kto wie, może jednak będę miał to szczęście, a może nieszczęście, że coś się jednak zdarzy takiego strasznego, które no, że pozwoli mi to uchwycić na kamerze. Ja idę teraz do biblioteki, która mi została polecona. Tutaj za mną są osoby w bibliotece i podobno tutaj są jakieś ciekawe miejsca, które warto znaleźć w tej bibliotece, są związane z historią tego więzienia. Sprawdźmy. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do biblioteki, a tam znajdują się drzwi autentyczne, które prowadzą do byłych cel więziennych z pozostałymi numerami. Tak jak widzieliście, tych drzwi tutaj jest wiele. Czyli to są miejsca, które zostały przebudowane, przerobione po byłych celach więziennych, w których siadywali wyroki, jeździ niedobrzy ludzie, mordercy, złodzieje i wielu innych groźnych. A potem byli skazywani na karę śmierci. Czy ich dusze tu się znajdują? Nie wiem, ale magia książek na pewno dodaje temu urokowi miejsca. Coś, co dla pisarza jest bardzo ważne. Energia książki. Idę dalej sprawdzić. You don't see the ghost? No. No. Każde pomieszczenie, mniejsze, największe, jest zagospodarowane i super. Wygodne przejścia. Również tutaj dla osób niepełnosprawnych są wprowadzone windy, więc nie tylko tak, że po schodach wszędzie się chodzi. No ale w niektórych miejscach można tylko dojść po schodach. Nie mogę na to mieć wpływu, ale mam nadzieję, że podoba się Wam na ten moment ten projekt. Zwiedzać dalej. Mało czasu, bo już jest późniejsza pora, ale jeszcze mam nadzieję, że uda się w miarę dużo nakręcić. Games Muzeum. Sprawdzę, mikrofon włączony. To, co tutaj widzicie, to jest w takiej oryginalnej wersji zachowane były więzienie i te cele, które są po prawej i po lewej stronie. Część jest do zwiedzania, a część jest w takiej formie historycznej pokazane, jak to było, jak to wszystko wyglądało. Jest już późniejsza godzina, wieczór. Nade mną możecie zobaczyć, są takie lustra. To jest tam takie lustro, które pozwala widzieć, co jest po prawej i po lewej stronie do bezpieczeństwa. Ja obrócę kamerę i wam pokażę ze zbliżeniem. Jak widzicie lustro. Prawdopodobnie była to pomoc też dla strażników zabezpieczająca. Także tych cel tutaj troszkę jest. Tam jest taki plan wcześniej podany, jak te cele wyglądają. One są tutaj. O! One są tutaj podane. Żeby zobaczyć, ile ich jest. Co mniej więcej się w nich teraz mieści. Jestem tutaj. No, jest trzy kondygnacje. Najlepsze jest to, że też w tym budynku mieści się hostel. Więc można tutaj wynająć sobie w jednej z tych cel pokój. A oto w 1944 roku zostali złapani tutaj partyzanci, lokalny ruch opory przeciwko nazistom i w 1944 roku była jedna z najgłośniejszych w Europie i chyba na świecie w tym czasie akcji odbicia 51 więźniów, gdzie nie wystrzelono ani jednej kuli, aby wyzwolić tych więźniów, którzy byli z ruchu oporu i wyzwolono ich wszystkich. Na podstawie tego nakręcono film, o którym również wspomnę w tym materiale. I takich ucieczek z tego miejsca było kilka na przestrzeni czasów, na przestrzeni wieków. Jednym się udało, drugim nie. O osobach też wspomnę. Pierwsza ucieczka datowana jest na 15 czerwca 1868 roku, gdzie na 6 więźniów 5 złapano, a jednemu udało się uciec. Ponadto podczas eskortowania złapanych więźniów, jeden z nich, będąc zakuty w kajdanki, wypadł za burtę z barki holowniczej, która ich przewoziła. I tak też utonął. Do Leeuwarden przybyło bardzo dużo osób, które chciało zobaczyć złapanych uciekinierów. Przeładowany prom przewożąc ludzi z Osterkade do Greifswald wywrócił się. Utonął wtedy 14-letni chłopiec. Do drugiej ucieczki doszło 13 stycznia 1883 roku. 2 więźniom udało się niezauważenie wejść do salonu Blokhuispoort przez okno dachu więzienia. Spuścili się z dachu za pomocą liny, gdzie jeden z nich spadł i złamał prawą nogę. W międzyczasie na miejsce przybyli już strażnicy, po czym złapali 2 uciekinierów i osadzili z powrotem w więzieniu. Nie bez powodu też kręcę tutaj to ujęcie z tymi łóżkami szpitalnymi, ponieważ pomiędzy 1870 a 1950 rokiem szalało tutaj bardzo mocno na terenie całej Fryzji, ale myślę na świecie, gruźlicę. I zginęło, zmarło tutaj wiele też więźniów, którzy chorowali na nią. I pomimo tego, że było zaplecze takiego szpitala więziennego, to jemu nie dało się ratować. I ponoć część ich duchów tutaj też krąży. Poza tymi, którzy oczywiście byli skazani na wyrok śmierci przez odpowiednią formę ich usunięcia, że tak delikatnie powiem. No, pomieszczenia, jak widać, są przebudowane w takiej formie informacyjnej, historycznej, ale w takiej celi znaleźć się, no, że przez ileś lat nie chciałbym. Jedną z najbardziej spektakularnych ucieczek w historii więzienia był napad holenderskiego ruchu oporu 8 grudnia 1944 roku. Poprzedziło to bezbłędny plan opracowany przez Pita Kramera, mający na celu zapobieżenie zaalarmowaniu stacjonujących w pobliżu Niemców. Wieczorem 8 grudnia przyjaciele z KP uwolnili z cel 51 bojowników ruchu oporu, ale nie padł ani jeden strzał. Służba Bezpieczeństwa SD zdecydowała się nie podejmować działań odwetowych. Akcja ta jest postrzegana jako jeden z największych aktów oporu podczas II wojny światowej. Napad został nakręcony w filmie Paula Roty w 1962 roku pod tytułem The Robbery. W ataku brały udział następujące osoby: Pit Kramer, pani Lammers, Epi Bultzma, Jenny Bultzma, Kopman, Foss, Jelema, agent Turksma, inspektor Bakker, Miss, Grundman i Waldher. Film De Overval, który w tłumaczeniu na język polski oznacza napad, jest dostępny na kanale YouTube za darmo, w całości do obejrzenia. Film powstały w 1962 roku, zyskał największy sukces w kinie holenderskim, bowiem obejrzało go około 1,5 miliona widzów. Kiedy kończyłem zwiedzać więzienną celę i jej historię, nagle wyłonił się młody chłopak, obok niego kolejny, a za nimi jeszcze inni. Troszkę wydawało się mi, że mogli mnie wystraszyć, ale właściwie wyczułem, że to więcej wystraszyłem ja ich, niż oni mnie. No cóż, i tak też mogło się wydarzyć. Niemniej jednak, chłopaki poszli w swoją stronę, a ja w swoją. To, co było charakterystyczne, to ich język. Jednego z krajów naszych sąsiadów od wschodu. Ukrainy, Białorusi, a może dalej, Rosji. Trudno ocenić, ale nie mnie oceniać. Przyszli tak jak ja. Zwiedzić, zobaczyć, poznać cząstkę historii. Może chcieli na chwilę zapomnieć o tym wszystkim, co złego dzieje się dookoła na świecie? Może wydawać się, że takie miejsce nie jest odpowiednie do szukania takich odpowiedzi, podejmowania takich tematów, ale nie gdzie indziej, jak przecież w więzieniu. Można odszukać informację, że to właśnie tu zło jest zatrzymywane i odgradzane od dobra. Miejsce, w którym zło po złapaniu musi przejść obowiązkowo swoją gehennę zrozumienia, kim jest, co zrobiło, czego dokonało. No bo przecież gdybyśmy byli jako osoby dobre, tacy jak ci źli, i odwzajemniali śmierć za śmierć, czy nie bylibyśmy tacy sami? W tym więzieniu jednak odbywały się wyroki śmierci, czyli była jakaś forma zemsty. Podczas trwającej wojny, czy to w Ukrainie, czy w innym miejscu, ludzie zabijają się wzajemnie. Ci, którzy atakują, i ci, którzy stawiają opór. Gdzie jest kres, gdzie jest koniec? Gdzie jest sens istoty ludzkiej, zrozumienia? Miesza się w tym wszystkim filozofia, religia, etyka, człowieczeństwo. Pewna forma dorastania człowieka, wyjścia z tej epoki kamienia do momentu, w którym Homo sapiens zaczęło naprawdę myśleć. Czy przestaliśmy myśleć? Wiele z tych cel to są obecnie też siedziby małych biur, do których można przyjść w zależności co kto czego potrzebuje. Idę na górę. Jak na ten moment duchów zero, jakikolwiek zmian temperatury, jakichś mgiełek, cieni, otwierających, zamykających się drzwi, brak. Także jeszcze pozostają symbole już prawie poświąteczne. Także po 6 stycznia, jak i po 3 króli to zdecydowanie po, no ale widać nie śpieszą się z zdjęciem tego. W rogach można dojrzeć jeszcze choinki po świętach. Takie miejsce zawarte do odwiedzenia, myślę też za dnia, kiedy wszystko funkcjonuje, ale też z przewodnikiem. No i tego przewodnika coś nie mogę znaleźć. Byłem we Fryzland muzeum, które jest zamknięte, ja nie wiem jak tam wejść. Muszę się jeszcze osób spytać, bo jeśli jest to prawda do 6 stycznia, może się jeszcze uda. Sprawdzimy. Miejsce warte odwiedzenia, nocą, kiedy to wszystko jest podświetlone, stanowi to troszkę taką dawkę większej, myślę, grozy, tego dreszczyku. Jeżeli ktoś oczekuje, że tutaj spotka duchy, to może tak będzie. Nie mówię, że nie. Ja na ten moment nie spotkałem żadnych takich charakterystycznych sytuacji nie miałem, które by świadczyły o tym, że tutaj coś jest złego, niedobrego. Może lepiej. Ale idę jeszcze, spytam się o to muzeum, może trafię. Okazało się, że zwiedzanie z przewodnikiem jest w soboty i w niedzielę. Trzeba dodatkowo zrobić rezerwację. No chyba, że robisz rezerwację dla prywatnej grupy. Wtedy wyjątkowo jest to dostępne w ciągu całego tygodnia. W trakcie zwiedzania, poza przypadkiem, kiedy miałem jakieś dziwnie nasłonecznione formy aparatu, filmu i musiałem wyłączyć swój telefon, nie było się nic takiego specjalnego, co by wskazywało, żeby działy się tam jakieś paranormalne sytuacje. Kilka razy myślałem, że uchwyciłem pewne dźwięki, takie jak schodzenie i wchodzenie po schodach w bibliotece, ale prawdopodobnie były to dźwięki związane z jakimiś innymi odgłosami wyłapanymi w tle. Również łapałem pewne formy dźwięków jak chichot, śmiech i takie jakby nawoływanie do przerażenia, ale przyznaję się, że to tylko była nieochwycona na filmie mama, która próbowała przestraszyć swoją córkę. Ostatnia ucieczka, która zakończyła się sukcesem, miała miejsce w 1974 roku. Haski mistrz krakowania, geniusz lancy termicznej, Age Meinerz, zdołał uciec z The Blokhuispoort. Mistrz krakersów uciekł wieczorem 27 kwietnia. Dzięki pomocy z zewnątrz wszedł w posiadanie palnika do cięcia, którym przepalał kraty w swojej celi. Następnie wspiął się po ścianie za pomocą liny. Podczas ucieczki złapano innego uciekiniera. Warto wstąpić do centrum, gdzie znajduje się piękny, urokliwy z XVI wieku budynek wagowy, jednocześnie będący pomnikiem narodowym. Zaraz obok niego znajdziemy konia fryzyjskiego, posąg z brązu. Przechodząc przez ciaśniejsze, ale bardzo ciekawie udekorowane uliczki, dojdziemy do Fryzjskiego Muzeum, naprzeciwko którego znajduje się Sąd Apelacyjny Leeuwarden. Jeżeli spodobał się Tobie ten film, zapraszam do zostawienia komentarza, polubienia, a także zasubskrybowania mojego kanału YouTube Okiem Pisarza, jeżeli zechcesz obejrzeć kolejne projekty, a takie na pewno pojawią się niebawem.